Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj mam dla Was mały haul zakupowy. Byłam sobie na zakupach po egzaminach i kupiłam parę rzeczy do paznokci. I jak pierwszą rzeczą, którą zakupiłam, kupuję to już któryś raz. To jest rozcieńczalnik do lakierów Deli. Ok? On jest w takim opakowaniu. W środku to jest taka buteleczka. Okay. Jest to świetna rzecz. Naprawdę bardzo. O, zresztą tutaj mam stary. Super rozcieńcza lakiery, prawda? Mi zazwyczaj szkoda wyrzucać lakierów, więc po prostu traktuję je tym. To się wlewa kilka kropel do buteleczki z lakierem, wstrząsa się i lakier jest jak nowy. I naprawdę jest to no, bardzo fajna. Bardzo fajny produkt. To kosztuje 4,50, więc po prostu dla. A jedna taka buteleczka mi starczyła na rok. Także no. Warto to zakupić. Następna rzecz. To jest aktywna kuracja utwardzająca z firmy Joko. No była tutaj w takim, prawda, opakowaniu. Zdecydowałam się w końcu po prostu kupić produkty do paznokci polskich firm też, po prostu, żeby je wypróbować. Parę osób mówiło o tym, o tej kuracji utwardzającej, że jest dobra. No zobaczymy. Jak na razie ja ją stosuję jako lakier nawierzchniowy na paznokcie i no, wydaje mi się, że daje jakieś efekty. Już, tak szybko, no. Po paru użyciach dosłownie. No tak mi się wydaje, albo po prostu chcę widzieć te efekty, nie wiem. W każdym razie, no jak na razie jestem z tego produktu zadowolona. Następną rzeczą jest zestaw do paznokci spa firmy Coral. I tak, tutaj mamy musujący puder do kąpieli paznokci. Świetnie pachnie. Używałam go, jak widać, już kilka razy. Jest naprawdę super. Tutaj mamy peelingujące serum odżywcze. To jest też bardzo fajne. To rozpuszcza ten martwy naskórek wokół paznokcia. I faktycznie odżywia. Paznokcie są po tym nawilżone. Wspaniale po prostu wyglądają. Następna rzecz to jest tutaj. Też jest to utwardzacz. Ja go używam jako lakieru podkładowego pod manikir i jest naprawdę, jak na razie jestem z niego bardzo zadowolona. Naprawdę wydaje mi się, że mam paznokcie w o wiele lepszej kondycji. No i ostatnią rzeczą jest krem regenerujący do rąk. I tutaj był też ręczniczek. Całość kosztuje, tu gdzieś była cena, nie ma już. Ups. Całość kosztuje 40 zł. Coś koło tego. Tak, 40 parę złotych. Ten zestaw. Jest jeszcze zestaw, teraz Wam powiem, to jest linia różowa. Jest jeszcze linia zielona. Ta jest odżywczo regenerująca, zielona jest odżywczo nawilżająca. Więc jeżeli będziecie w stanie znaleźć ten zestaw gdzieś u siebie, to możecie go spokojnie zakupić, bo jest naprawdę warty tego. Nie wiem jak ten zielony, no w każdym razie ja ten różowy polecam, jest bardzo fajny. I następną rzeczą będzie kremik do skórek Sally Hansen, to jest nawet cena, 23,80 zł. Get Healthy Nails and Cuticles. To jest zakupione, jak widać, w tej drogerii Vispal, o której już Wam mówiłam. Tak, tak to wygląda w takim opakowaniu. I jest to po prostu odżywczy kremik, prawda, do skórek i do paznokci. Mój się już tam skończył, z Sally Hansen też. Postanowiłam sobie spróbować taki. Tak on wygląda. Takie ma opakowanie. Jest go tutaj 13 gram, więc w miarę sporo.
Pachnie jak zwykle. Bosko. Uwielbiam te kremiki. Świetnie się rozprowadza, bardzo jest wydajny i rozprowadza się idealnie, nie pozostawia żadnych takiej warstwy tłustej ani niczego, także naprawdę jest, jak na razie jestem z niego zadowolona i nawilża, faktycznie te skórki wokół paznokcia są nawilżone, więc jest to dobry produkt. I też Sally Hansen, Get Growing, taka sama cena. Jest to taka żelowa formuła na porost paznokcia. Działa to tak mniej więcej jak Negrowth Activator i Nail Nutrition, które też mam. Czyli po prostu wmasowujemy codziennie, dwa razy dziennie wokół paznokcia i pod paznokieć. I to ma... nasze paznokcie mają lepiej po tym rosnąć. No ja to kupiłam... wczoraj, także no jeszcze nie jestem w stanie nic powiedzieć. Tak wygląda buteleczka pomarańczowa. To jest w zasadzie komplet, prawda? Znaczy ta sama linia. Get Growing i Get Healthy Nails and Cuticles. Pomarańczowa linia Sally Hansen. No dobrze. To wszystko w sumie. Nie wiem, dużo, mało, nie wiem. W każdym razie chciałam się z Wami podzielić tymi małymi zakupami i przybliżyć Wam parę innych kosmetyków. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to bardzo proszę o kontakt ze mną. Cześć!